Mateusz Kaniowski, ze mną Paweł. Nie ubliżaj, no jak stał już tu przy mnie przy kamerach, nie? No. My jesteśmy w pracy, to jest nasza praca. Seks morkenko, dobrze. Czy masz OnlyFansa? Nie, broń Boże. No co on takie rzeczy gada? Bo jest głupi i odklejony. Robert, jak coś to nie ma wcale OnlyFansa, więc nie mów takich rzeczy. Więc pardon. Przepraszam. Zróbcie mu jakieś testy na narkotyki, bo ja nie wiem, że on jest ten pod wpływem, czy nie. Nie jestem fentanylem i to cię zajebie. To zobaczymy. Ja się zajebie, ja ci to mówię. Drażni ci ten Robert, co? Strasznie. Dlatego cieszę się, że już jutro nikt nas nie będzie trzymał, rozdzielał. A co on jest taki pewny? Wiesz, no to jest jego taka gra. No niech będzie taki pewny siebie. Ja też jestem pewny siebie i tyle. Ale Paweł, mam złe informacje. Ludzie uważają cię za totalnego underdoga. No to zajebiście, ja się cieszę. No. Ludzie cię skreślają. No, wiesz co, fajnie, zajebiście, ma presję, ja nie mam nic do stracenia, wychodzę i robię swoje. Ale jak myślisz... Nawet jak ostatnio do mnie dzwoniłeś, to odebrałem telefon i powiedziałem ci, słucham, underdog. Nie wiem, czy pamiętasz. Tak. Ale dlaczego ludzie cię aż tak skreślają? Nie wiem, no wiesz, to jest młodszy, lepiej się rusza, to jest faworytem według może ludzi, no wiesz, to ludzie też nie do końca się znają, no, faworytem też jest Denis Załęcki, którego bardzo lubię, mu kibicuję i tak dalej, ale ja jestem przekonany i większość ludzi ze świata sportu, którzy się znają na tym, też są zdania, że on przegra tą walkę jutro. Ciekawe, no. Wiesz, opinie są mieszane, a dlaczego ma przegrać? Słuchaj, to nie jest, nic nie ujmując, dwóch Tomków Olejników. To nie jest dwóch jakichś, kurde, ochraniarzy. Tomkiem Olejnikiem, jakby ich było dwóch, to nie miałby szans, to akurat przyznaję. No, ale to nie jest jakiś dwóch, kurde, zakręconych ochraniarzy, jak Wielki Łódź. To jest dwóch młodych chłopaków. Jeden ma bardzo dobrego trenera, Adrian Cios. Był w stanie nawet mnie obalić i przeleżeć, ja nie jestem jakimś ułomkiem. Drugi jest Marcoń, który też to waży 100 kg. Z kamerą 104. Dał ostatnią mocną walkę. To nie jest tak, że Denis sobie podbiegnie, jednego walnie i on już padnie. To tak, wiesz, to musiałby mieć dużo szczęścia, tak może się zdarzyć, oczywiście nie jest to wykluczone, ale ja widzę ten scenariusz tej walki tak, że jeden go chwyci, się do niego przyklei, będzie próbował go obalić, a drugi podleci i będzie bombardował. No. Nie sądzisz, że Denis przy swojej eksplozywności może znokautować jednego z nich w ciągu kilku sekund? Ale czy Denis jest Bruce'em Lee? To nie jest film amerykański. No słuchaj, widziałeś walkę Alberta Sosnowskiego z Super Mario i z Ludwiczkiem? Tak, ale jest jedna różnica. No, Denis będzie chciał zabić. A druga jest taka, że jest 30 kg cięższy od Ciosa, czyli jak trafi raz, to stanie mu się krzywda. No dobrze, ale to nie jest też tak, że od razu raz trafisz i kogoś, kurde, sadzasz na dechy. No tak może być oczywiście, no a zawodowy bokser Albert Sosnowski, dwóch krasnoludków, nic im nie ujmując, Ludwiczek i Super Mario. Czyż widziałeś, że tam dużo nie brakowało? Albert, masz rację, tylko że Albert wyszedł do tej walki czekając, a Denis myśli, że będzie czekał? No dobrze, ale tu jest tam był boks, a tu jest jeszcze MMA, jeden trzyma, przyklei się do cios, kurde, dobrze. Masz rację, poczekaj. Kurde, no. Ogólnie rzecz biorąc, mówisz bardzo logicznie, natomiast ja sądzę, że ta różnica gabarytów, a Denis, zobacz, ciągle zaznacza, że on najpierw wpada w ciosa. Uważam, że Natana może być mu ciężej znokautować niż Adriana. Ciosa też jest szybki, na pewno jest od Denisa szybszy i to tak od razu nie dopadnie. No ty tak myślisz, jak to większość ludzi myśli, dlatego i tak samo jak widzą... Nie, ja mam dwa scenariusze, ale w tym pierwszym scenariuszu widzę, że Denis jest w stanie w 10 sekund skończyć jednego z nich. Nie no, Denis z jednym i z drugim by wygrał bez żadnych problemów. O tym mówię. No ale to tak... Nie no... Ja bardzo kibicuję Denisowi i życzę mu z całego serca zwycięstwa, bo to jest mój kolega. A za jednym i drugim nie przepadam, jak wszyscy wiedzą, ale patrzę na to realnie. No i będzie to bardzo ciężkie zadanie dla Denisa. Dobra, już zostawmy to, skupmy się na mojej walce. Ja jestem dużym underdogiem i mega mi to nakręca. Ja uwielbiam być underdogiem, naprawdę. Kocham to uczucie, nie lubię być faworytem i tyle. Się tam rozpadnie, no i umrzesz, no. Dlatego jest underdogiem, a nie dlatego, żeby cię, nikt cię nie nakręca, tylko jedyne co... Dużo młodszy nie jesteś. Także wiesz, no. A to akurat jest trochę fakt. Nic się nie nakręca, tylko cię po walce będą skręcać, ale ja nie wiem, czy jak mu biodro wypadnie albo szczękę, to czy da się naprawić. On po prostu umrze, taki połamany już. Martw się o siebie, także ten. Że sobie rękę na twoim pysku, starym złamie. To jest jedyne moje zmartwienie. Zobaczysz, że będzie inaczej, kurde, nie? Ale ten kurs 1.08, to powiem, że to jest taka trochę... Ty się jesteś mega faworytem, ty się musisz stresować. Ja mam... Ja nie jestem sportowcem, ja jestem ćpunem przecież, sam mówiłeś. No
No tak, bo jesteś, no to sama. A ja jestem sportowcem, debilu, nie? Ja też nie jestem sportowcem. Piękną dziewczynę, ci cycki wiszą i bebek, kurwa, ty masz presję. No bo mam, bo nie biorę sterydów tak jak ty, to mam, kurwa. Jak brałem, to nie miałem, kurwa. A ty... Kup i nam oszczędź tego żałosnego widoku. Kupcie mu sterydy, widzowie. Kładę, właśnie specjalnie przestałem brać, żeby potem było, że cię gruba s**ał. Taki jest plan. I znokautował. Powiem ci tak, jak cię poznawałem jako prezesa FEN-u, to nie spodziewałem się, że kiedykolwiek ty będziesz słuchał takich słów, stojąc tak przy drugim człowieku. No ale ja jestem w cyrku, k***a. Wiem, ale tylko mówię ci co... Nie płacą i muszę robić cyrk, bo to kurde nie płaci mi nikt, kurde, ani temu bałwanowi za umiejętności sportowe, tylko właśnie za emocje, za ten cały show i tak dalej. Przecież wiadomo, że to jest show dla gawiedzi i o to w tym wszystkim chodzi. Cię nie boli to, stary, że z prezesa zszedłeś właśnie do poziomu cyrku, jak to nazywasz? Słuchaj, zawsze jest coś za coś, tak? Ja kiedyś byłem sportowcem na stare lata, mam możliwość powrócenia do sportu, robię to, co kocham. Przy okazji płacą mi to za cash. Minusem jest to już właśnie ten cały syf i tak dalej, ale w życiu zawsze jest coś za coś, nie ma nic za darmo, tak? Nie płacą nam siano, bo jesteśmy sportowcami, bo sportowcom to płacą w UFC i w najlepszych federacjach na świecie czy w Polsce. To jest cyrk, kurde, i to płacą za emocje i tyle. No i przechodzą tutaj do tego, byłem świadomy. Czy warto... Jak mi nudzi, to odejdę z tego i z powrotem zajmę się poważnymi rzeczami. Teraz się po prostu bawię. Czy warto dawać się obrażać za takie pieniądze? Ja tam tylko twoją perspektywę, nie oceniam. Słuchaj, no jak idziesz w świat freak fightów, to musisz się po prostu do tego z tym pogodzić. No to nie jest, wiadomo, jakby tak do mnie powiedział na ulicy czy coś, to by była inna gadka. Ja tylko pytam, czy twoim zdaniem warto się dawać obrażać tak za takie pieniądze? Ale to jest dla mnie cyrk, to jest dla mnie świat, jakbym grał w filmie i tak dalej, rozumiesz? To nie jestem prawdziwy, ja się normalnie tak nie zachowuję, on też się tak nie zachowuje, tamten się nie zachowuje, to jest cyrk, to jest show i show must go on i tyle, nie? Tu jesteśmy dla widzów, dla kibiców. Nie moja wina, że w Polsce sport się nie sprzedaje, Afryki się sprzedają i tyle. Taki kraj mamy i tyle. Ja idę z trendem i się dobrze bawię na stare lata, mam z tego frajdę. No a że są minusy? Zawsze są minusy. Zawsze w życiu jest coś za coś, pamiętaj, zawsze. Nigdy nie ma nic za darmo. Czy uważasz? No... Polemizowałbym, jakbyśmy tak mocno w to weszli, ale nie o to chodzi. Ty też byłeś poważnym dziennikarzem w sportowych federacjach, a też jesteś na konferencjach, gdzie jest pełen syf, gówno i tak dalej. Tobie to nie przeszkadza? Przeszkadza, no, ale wiesz... Jesteś tu dla forsy, no i tyle, bo w sportowej federacji... Ale nie o to chodzi. Wiesz, no. Tylko, że wiesz, kiedy ja prowadzę to wszystko, to jestem dyrygentem w cyrku, a ty jesteś jednym z tych występujących. No dobrze, ale ty nie, dyrygentem? Siłą rzeczy dyrygentem to nie jesteś, jesteś uczestnikiem cyrku, bierzesz udział w cyrku. No. Personalnie odebrać się, po prostu zapytałem ciebie, czy uważasz, że warto? Bo pamiętam, że jak byłeś prezesem, to wiesz, zawodnicy prawdziwie MMA musieli się podkreślić z wielkim szacunkiem i tak dalej, i tak dalej. No, myślę, że zawodnikom MMA w większości, przynajmniej tych, z którymi mam dobry kontakt, bo wiadomo, że niektórzy też mnie nie lubią, to ja mi to nie przeszkadza, bo chociaż widzą, że mogę to poznać od drugiej strony, jak to wygląda z punktu widzenia zawodnika i naprawdę poznałem tą inną perspektywę. Już teraz wiem, czemu zawodnicy się muszą wiecznie na wywiady jeździć, czemu się że mają w dzień walki próbę przed ceremonią otwarcia i tak dalej. Po prostu poznałem to od drugiej strony i ich trochę bardziej rozumiem. No miałeś strasznie dużo walk w swoim pierwszym roku, co? No cały czas mam dużo, to jest, wiesz, teraz będzie 2 lata, odkąd walczę i to jest 10. walka, nie? Także wychodzi 5 rocznie. Dobrze, Pawle, dziękuję ci za wywiad i powodzenia bardzo, zaskocz wszystkich. Serdecznie. Jutro Underdog wkracza do gry, także wykupujcie pay-per-view. Pozdrawiam wszystkich.